Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg, do kraju Gadareńczyków, wybiegli mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły go: Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: Idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic. Jak nieszczęśliwi są Gadareńczycy. W dniu, w którym nawiedził ich Zbawiciel, oni woleli tkwić we własnych świństwach i nie przyjęli oczyszczającej mocy Chrystusa. Oni nie byli gotowi na odwrócenie się od własnych grzechów i przylgnięcie do Boga, który jest źródłem pokoju i szczęścia. Trzoda świń, zwierząt w oczach Żydów nieczystych, symbolizujących grzechy i pogardę dla przykazań Bożych, jest w dzisiejszej dobrej nowinie symbolem naszego upodlenia, tkwienia i nieustannego babrania się w błocie grzechów. Jezus przyszedł na świat, aby uporządkować wszystko to, co nasza samowola zdegradowała. Woda jest symbolem rzeczywistości duchowej. Urwisty brzeg jeziora, przepaść i fale odmętów symbolizują krainę zła, piekło, duchową rzeczywistość, która jest więzieniem dla demonów i wszystkich tych, którzy chcą im służyć. Wydarzenie, o którym opowiada dzisiejsza Ewangelia, jest znakiem profetycznym, ukazującym Chrystusa jako Pana i Władcę wszelkiego stworzenia. 2000 lat temu Chrystus dokonał sądu nad krainą Gadareńczyków. Niebawem przyjdzie, aby dokonać sądu nad całym światem. Potępi grzech i tych, którzy dopuścili się niesprawiedliwości i w ten sposób oczyści świat z grzechów, aby jaśniał świętością dzieci Bożych. Dziś trzeba nam zapytać się samych siebie, co w moim życiu jest świństwem, obrzydliwością w oczach Pana, co jeszcze powinienem usunąć z własnego życia i wypędzić do jeziora ognia, aby nie panował już więcej nade mną grzech, ale abym w świętości przeżył swoje dni na ziemi i razem z Chrystusem królował jako święty pośród świętych.